Witam wszystkich. Miło mi tutaj Was wszystkich gościć. Cieszę się, że nawet o tej godzinie zostało tyle osób. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów na temat tego, co się dzieje z projektami w BES-ie. Tak naprawdę omówię te tematy z punktu widzenia zarówno inwestora, bo wierzę, że wielu z Was jest inwestorami w trakcie okresu BES-y, jak również z punktu widzenia samych projektów, bo rozmawiałem z wieloma z Was i wiem, że część z Was ma swoje projekty, myśli o swoich projektach lub potencjalnie takie projekty będzie budować. Ale zanim przejdę do tego, powiem trzy słowa o samym mnie. Część z Was mnie zna, na pewno. Rozmawiałem z Wami tutaj, rozmawiałem z Wami przez Telegram, byłem w różnego rodzaju YouTubach. Natomiast dla tych, którzy mnie nie znają, dla tych, którzy mnie nie znają lub nie kojarzą, ja jestem osobą ściśle techniczną, generalnie rzecz biorąc IT, tak naprawdę programowanie, projektowanie systemów, to jest to, czym zajmuję się na co dzień, ale oprócz tego oczywiście tworzyłem różnego rodzaju startupy, jestem w tej chwili CTO Synapse Network i dzisiaj właśnie jako CTO Synapse Network będę Wam mówił o doświadczeniu, które zdobyliśmy budując wiele różnych projektów. W samym krypto jestem mniej więcej od roku 2014 i tak naprawdę to, na czym się dzisiaj będę skupiał, to research projektów we wczesnej fazie. I teraz, co to jest ta wczesna faza? No, tak naprawdę to jest to wszystko, co się dzieje przed launchem projektu, przed wejściem na giełdę. Są to projekty, które jeszcze zbiórki nie rozpoczęły, są to projekty, które mają zbiórkę w jakiejś fazie seed, w fazie private, czasem również w momencie fazy IDO. I teraz tak naprawdę BES-a i to, co dzieje się w trakcie BES-y, dość mocno wpływa na te projekty i tak naprawdę na ich przyszły performance. O tym właśnie tutaj dzisiaj będę mówił. Jako CTO of Synapse Network zajmuję się nie tylko pracami w Launchpadzie, bo Synapse Network dla większości z Was jest znany jako Launchpad. My również adwajzujemy wielu projektom, my również inkubujemy wiele projektów, również posiadamy Venture Capital, no i w ramach tego Venture Capital zainwestowaliśmy w ponad 200 projektów. To dało nam insight, taki wewnętrzny wgląd w to, jak te projekty radziły sobie w różnych elementach cyklu, nie tylko w HOSS-ie, ale również w BES-ie i o tym dzisiaj tutaj będę mówił. No i zanim przejdę dalej, powinniśmy sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czy jeszcze mamy bear market? Zadaję to pytanie dlatego, że no już, że tak powiem, gdzieniegdzie słyszę, że zaczyna być inaczej. No i najpierw chciałem zapytać, czy ktoś z Was tutaj uważa, że bear market jest już za nami? Okej. Zdania są podzielone, natomiast liczba osób, która uważa, że już jest koniec, jest niewielka. Co mówią na to ceny? Myślę, że wielu z Was widziało na różnego rodzaju wykresach. Ja osobiście uważam, że raczej sentyment rynku jest tym, co nam o tym mówi, a w chwili obecnej sentyment rynku jest co najwyżej neutralny. Sentyment, czyli tak naprawdę analiza różnego rodzaju słów, które community na różnego rodzaju platformach wypowiada. Te słowa nadal są lekko negatywne, jeśli chodzi o średnio. Więc z mojego punktu widzenia bear market jeszcze mamy, z mojego punktu widzenia jeszcze troszeczkę w tym bear markecie będziemy. Ile? Na to pytanie Wam nie odpowiem, od tego są zupełnie inne osoby. Myślę, że większość z Was spotkało się z takim zwrotem jak bear market to czas na budowanie, ewentualnie bear market to czas dla budowniczych. I znowu mam pytanie do Was. Czy ktoś z Was z takim stwierdzeniem się spotkał? Oczywiście wiem, że mieliśmy na prezentacji Kasi dzisiaj wcześniej, ale czy jeszcze poza tym ktoś z Was zna takie stwierdzenie? Okej. Jak widzę, ten slogan jest popularny, to samo mówi nam Google, że w tej chwili tak naprawdę, jeżeli wpiszemy sobie bear market razem z time for building, tych liczb wyświetleń jest bardzo duża liczba. No ale jest to często powtarzany slogan, tylko dlaczego tak naprawdę w tym bear markecie tak fajnie się buduje lub to nam pozostaje. Po pierwsze, w bear markecie ceny
krypto spadają. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Natomiast to, co tak naprawdę spada bardzo, w bardzo niewielkim stopniu lub nawet rośnie, to liczba programistów, która tak naprawdę tworzy, która tak naprawdę rozwija różnego projekty. No i tutaj tak naprawdę mamy taki wykres, gdzie widzimy niebieską linią, mamy zaznaczoną liczbę programistów. Jak widać, pomimo tego, że ceny spadły i to spadły drastycznie, liczba programistów co najwyżej nam lekko drgnęła. Natomiast można zobaczyć tutaj pewną korelację z przeszłymi cenami. Także pomimo tego, że liczby programistów nie spadały, aktywnych oczywiście, no to ceny jak gdyby zaczynały gonić tą liczbę i pewną linię trendu możemy tutaj sobie poprowadzić. No i teraz tak, co się dzieje w trakcie bear marketu? Po pierwsze, wszyscy o tym wiemy, część projektów upadnie. W szczególności projekty źle zarządzane. Ja was przepraszam, ale dzisiaj tyle słów z wami wymieniłem, że niestety od czasu do czasu brakuje mi głosu. Projekty źle zarządzane upadają. Oczywiście w dużej części wynika to ze zbyt dużej rozrzutności. No i tak naprawdę w bear markecie można zobaczyć, że projekty, które mocno są w stanie obciąć koszty, będą performować lepiej. To znaczy, projekty, które są w stanie na przykład ściąć pewnego rodzaju akcje marketingowe, ściąć pewnego rodzaju może prędkość developmentu, mogą sobie poradzić lepiej. Projekty, które nie rozrzucają pieniędzy na lewo i prawo, pokazując się na dziesiątkach imprez, mogą sobie poradzić lepiej. Druga rzecz, która dzieje się w trakcie bear marketu, to nie będą, zazwyczaj nie performują projekty nastawione na cash grab, tak? Projekty, które nie mają specjalnie za sobą fundamentów, tylko projekty, które tak naprawdę ich idea jest zebrać pieniądze, no i potencjalnie przez jakiś czas coś robić, ale sama idea nie niesie ze sobą głębszej wartości. Jakie przykłady mogę wam tutaj podać? No, nie tak dawno zgłosił się do nas projekt, który chciał tokenizować Pac-Mana, oczywiście zbierając przy tym kilka milionów dolarów. No, wydaje się, że jednak kwota zbiórki w stosunku do wartości, którą ten projekt reprezentuje, no na pewno nie są w 100% ze sobą skorelowane. Takie projekty w sytuacji, gdy mamy bull market, one mogą nawet przynieść zysk. Natomiast w sytuacji, w której mamy bear market, community, fundusze weryfikują tego typu projekty i one nie mają szans na sukces. No i kolejna rzecz jest taka, tylko niewielka część nowych projektów ma szansę na zdobycie funduszy. Pieniądze, których w trakcie bull marketu jest więcej niż projektów, w trakcie bear marketu mają problem z uzyskaniem finansowania. I to jest plus. To jest plus dlatego, że jest to taki rodzaj lejka, taki rodzaj filtru, który w dużej części usunie nam złe projekty. Przy czym no, należy mieć świadomość, nie działa to perfekcyjnie. Również może usunąć dobre projekty. Niestety, życie nie zawsze jest sprawiedliwe. Natomiast w bear markecie warto budować, tak jak zresztą mówi slogan. Dlaczego? Po pierwsze, w bear markecie z natury projekty nie muszą się śpieszyć. Dlatego, że tak naprawdę to nie jest tak, że jeżeli nie zdążymy w miesiącu X, to w miesiącu X plus 1 nie uzyskamy już tego samego efektu. W bear markecie czy dowieziemy coś za 3 miesiące, czy za 6 miesięcy, pod warunkiem, że to jest zgodne z roadmapą lub nawet przesuniemy te elementy w roadmapie, nie dzieje się nic takiego strasznego. Nie ma takiej presji czasowej. Można skupić się na projekcie, można skupić się na produkcie, a nie tak naprawdę ściśle na czasie. Dużo lepiej jest odwlec troszeczkę pracę, ale dowieść coś bardziej dopracowanego, coś z czym w dzisiejszym IT mamy coraz rzadziej wspólnego. Druga rzecz jest taka, to jest znacznie tańszy koszt prowadzenia projektu. Tutaj wcześniej przede mną Kasia mówiła, że mamy dużo tańszy marketing. Przy okazji też mniej skuteczny, potencjalnie mniej. Ale tak naprawdę dużą część środków blockchainowych pochłania development.
stawki deweloperów w bear markecie mocno lecą w dół. I to też jest plus. Konkurencja na tym rynku nagle to nie projekty szukają blockchainowców, to blockchainowcy szukają projektów. I to też jest pozytywne, bo można tak naprawdę wybierać ludzi o wyższych kwalifikacjach i płacić im rozsądniejsze pieniądze. W sytuacji, gdy rynek jest przegrzany, mamy sytuację taką, gdzie często projekty nie mają wyjścia, tylko muszą przepłacać za bardzo kiepskie usługi. Kolejna rzecz to tak naprawdę nie trzeba aż tak często skupiać się na community. Oczywiście to nie jest tak, że można całkowicie ten temat zignorować, bo po tym poznajemy często, czy projekt nadal działa, że tak naprawdę przekazuje nam różnego rodzaju update'y. Ale tak jak w przypadku bull marketu, każdy oczekuje, że cały czas coś będzie, wszyscy są mocno nahypowani, wszyscy oczekują cały czas update'ów, tutaj jest sytuacja tego typu, gdzie tak naprawdę można zrobić to znacznie rzadziej. A to też jest plus, dlatego że często przygotowanie tych materiałów, przygotowanie nowości dla community, to jest też coś, co odciąga zespół, który normalnie mógłby skupić się na produkcie, po to, żeby przygotować czy zweryfikować pewnego rodzaju newsy, materiały marketingowe, przygotować się do wywiadów. To wszystko troszeczkę trwa. No i kolejna rzecz, która jest dużym plusem, to mniejsza zmienność otoczenia. W trakcie bardzo przegrzanego rynku mamy sytuację, gdzie pojawia się jakiś gorący temat i nagle wszyscy oczekują, że do tego tematu się podepniemy, tak? A jeżeli się nie podepniemy, pewnie za 2-3 miesiące ten temat będzie już spalony, wszyscy się znudzą. Nagle potencjalnie plany, które mieliśmy na dłuższy czas, musimy szybko zweryfikować. To też nie sprzyja jakości. W bear markecie wszystko się ślimaczy. Wszystko tak naprawdę powoduje, że mamy czas na to, żeby przemyśleć niektóre elementy, na to, żeby tak naprawdę zweryfikować, czy w ogóle chcemy iść w tym kierunku. I to jest kolejny plus. Teraz, skoro mówiłem o tym, że ciężko jest zdobyć finansowanie w trakcie bear marketu, to pokażę, jak fundusze inwestowały. Jak ten rozkład wyglądał w poszczególnych miesiącach zeszłego roku. I z tego też można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. No więc tak naprawdę w ostatnich 3 miesiącach te fundusze, które zostały zainwestowane przez Venture Capital, są tak naprawdę nawet o 0,9 mniejsze niż we wcześniejszych miesiącach. I teraz tak naprawdę co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli jakiś projekt dostał finansowanie w Q4, to znaczy, że potencjalnie on musiał być naprawdę warty tego. Może być sytuacja, gdzie projekt, który zdobył inwestowanie w takim momencie, musiał być dużo bardziej konkurencyjny w stosunku do innych i my, jako potencjalni inwestorzy, powinniśmy również brać to pod uwagę. Bo co się dzieje w rynku przegrzanym? Przychodzą do nas projekty, które tak naprawdę mają za sobą wsparcie wspaniałych funduszy. Tylko te fundusze nie inwestowały w 2022. One inwestowały tak naprawdę pod koniec hossy. I teraz, gdy przychodzimy do tych funduszy i zadajemy pytanie, że fajnie, że zainwestowaliście projekt, tylko co wy widzicie w tym projekcie? No to dostajemy informację, no, że inwestowali w takim momencie, gdzie rynek był już mocno nagrzany, i raczej nie wróżą im sukcesu. Czyli nawet tak naprawdę ten sam fundusz, który inwestuje, jest zupełnie inne nastawienie, zupełnie inna ocena tego samego projektu w zależności od cyklu. Więc bardzo wiele zależy tak naprawdę nie tylko od funduszy, które wspierają projekt, ale również od momentu cyklu, w którym te fundusze zainwestowały. Kolejny element jest taki, na który warto zwrócić uwagę, to struktura finansowania. Ta struktura, ona zmienia się oczywiście z roku na rok. To też oczywiście nadąża za modą, która jest. Fundusze też podążają za hype'em. Hype tak naprawdę w krypto jest tym, co zawsze jest jednym z najważniejszych aspektów. I tutaj tak naprawdę na co warto zwrócić uwagę?
projekty infrastrukturalne, projekty głęboko techniczne, to jest duża część tego tortu, to jest duża część środków, która zainteresowała fundusze. Natomiast nie będę tutaj mówił o rozwiązaniach centralnych, ale widać, że obszary NFT w tej chwili tak naprawdę, w zeszłym roku były traktowane dość mocno po macoszemu pod względem inwestycji. Natomiast obszar Web3 nadal mocno był pod względem funduszy doinwestowany, ale widać, że projekty infrastrukturalne przejęły tutaj dominację. No i tutaj też widać pewną cechę, pewne stwierdzenie, które często występuje, że właśnie w okresie bear marketu to projekty infrastrukturalne zdobywają tak naprawdę prowadzenie, jeśli chodzi o zbieranie środków finansowych. Natomiast my jako inwestorzy mamy również sporo możliwości w bear markecie i te możliwości warto wykorzystać, szczególnie gdy tu jesteśmy. Jakie są te możliwości? Po pierwsze, mamy dużo łatwiejszy dostęp do projektów wysokiej klasy. To znaczy, w sytuacji, gdy mamy rynek przegrzany, to bardzo ciężko lub często nawet wręcz niemożliwe dostać się do topowych projektów. One często już są totalnie przeinwestowane. A nawet jeżeli jest jakieś miejsce, to miejsce na inwestycje wynika tylko dlatego, że projekt podniósł dwukrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie wycenę. W taki sposób, że może być sytuacja, gdzie ten projekt, oczywiście on nawet jest gorący, ale on może już nie być warty tak kosmicznej wyceny, jaką on osiągnął. Natomiast w trakcie bear marketu wiele bardzo dobrych projektów ma problem zdobyć finansowanie. My możemy to wykorzystać, oczywiście jeżeli mamy odwagę i apetyt na ryzyko. Drugi plus to mniejszy wybór projektu. Oczywiście w bardziej głębokiej BES-ie dochodzimy do momentu, w której liczba projektów, która zbiera fundusze, topnieje. I wynika to z tego faktu, że po prostu już nastąpiła pewnego rodzaju rezygnacja. Projekty próbowały dobić się pierwszy raz, drugi, piąty, siódme, w dwudzieste miejsce i w końcu się poddają. Nagle liczba projektów, która walczy o finansowanie, jest coraz mniejsza. I znowu, to jest te, które przetrwają do tego momentu, bo powiedzmy sobie szczerze, żeby zbierać finansowanie też trzeba troszkę zainwestować, to też mogą być projekty warte uwagi. Kolejny element. W przegrzanym rynku mamy sytuację, gdzie tak naprawdę bardzo ciężko jest wsiąść do tego pociągu nawet na wczesnym etapie. Alokacje na launchpadach czy w jakichś pulach rozchodzą się błyskawicznie. To samo w rynku niedźwiedzia daje nam czas na zastanowienie się, daje nam czas na dogłębną analizę. I to jest też coś, co warto wykorzystać. Kolejna rzecz to rozsądne wyceny. Znowu, tak jak mówiłem, że jeżeli projekty osiągają absurdalne wyceny, a z takimi mieliśmy do czynienia, ich potencjał do wzrostu, ich potencjał do osiągnięcia wielu X, że się tak wyrażę, czyli tak naprawdę zwielokrotnienia swojej ceny, jest niska. Jeżeli wycena jest niższa, jest znacznie większe prawdopodobieństwo. Więc w bear markecie projekty mają znacznie sensowniejsze wyceny i co za tym idzie, jest znacznie większa szansa, że tak naprawdę ceny osiągną wyższy pułap. Oczywiście z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia tej kwoty, którą zainwestowaliśmy. Więc tak podsumowując ten obszar. Oczywiście nie będę tutaj mówił o takich totalnych podstawach inwestycji w projekt. Nie będę o tym mówił, że trzeba zweryfikować tokenomię. Nie będę mówił o tym, że token musi mieć swoje utility. Zakładam, że te pewne podstawy, one zostały na tylu różnych prezentacjach omówione, że myślę, że każdy, kto nawet nie zna tych zasad, szybko do nich dojdzie. Natomiast w bear markecie w szczególności warto zwrócić uwagę na to, jakie VC zainwestowały, ale co ważne, w którym momencie. Często jesteśmy w stanie dokopać się tak naprawdę, kiedy, w jakim miesiącu ta inwestycja miała miejsce, bo różnica może być kolosalna. Druga sprawa to zwrócić uwagę na to, czy zespoły, czy członkowie tych zespołów mieli już różnego rodzaju projekty i ewentualnie jakie. Dlaczego?
Mamy w tej chwili wysyp projektów, gdzie tak naprawdę widzimy, że ktoś realizował jakiś projekt, teraz nagle realizuje 3, 4, 5. Oczywiście większość z nich nie zdobędzie finansowania, ale niektóre tak. Więc warto przyjrzeć się dokładnej historii, w szczególności osobom głęboko zaangażowanym w projekty. No i kolejna rzecz to w szczególności zweryfikować wycenę projektu, bo czasem te wyceny mogą być kolosalne, a czasem znowu może wyglądać w ten sposób, że projekt tak naprawdę zbiera za mało środków. To też kiedyś była taka moda, żeby projekty pokazywały, jak to mało środków zbierają. Tylko projekt, który zbiera bardzo niewielką kwotę, też może być pewnego rodzaju red flagą. Dlaczego? No bo ta kwota musi wystarczyć na pewien okres, tak? Musi wystarczyć na lunch, musi wystarczyć na rozwój. Więc to też są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast w tej chwili rozmawiamy, jesteśmy w kontakcie, wspieramy bardzo, bardzo dużą liczbę projektów. I no te projekty też w trakcie bear marketu napotykają na różnego rodzaju problemy. Często te problemy mają związek z finansowaniem. Czasem to jest oczywiście problem z uzyskaniem zbiórki, a czasem to jest problem ze środkami, które się wyczerpują. Natomiast próbując zebrać w całość te problemy, które w szczególności występują w bear markecie, to najważniejsze jest, żeby po pierwsze zapewnić sobie odpowiednie zaplecze finansowe. W przypadku, gdy to jest projekt, który zbiera fundusze, to musi tak naprawdę mieć trochę pieniędzy na start, trochę pieniędzy na inwestycje, trochę pieniędzy na marketing, po to, że w bear markecie bardzo ciężko jest zdobyć finansowanie. Żeby zdobyć to finansowanie, potencjalnie trzeba zainwestować, czasem nawet całkiem spore pieniądze. Kolejna rzecz, nawet jak już zbierzemy może jedną rundę, może więcej, konieczne jest rozsądne planowanie wydatków. Często rozmawiamy z projektami, które dochodzą do momentu, zebrały, ale nie były przekonane, że bear market nadejdzie tak szybko, nie były przekonane, że tak dużo pewne rzeczy pochłoną. I w związku z tym przeholowały z wydatkami i teraz muszą tak naprawdę bardzo mocno ciąć wydatki. Dlatego planowanie wydatków powinno mieć miejsce już od dnia pierwszego i należy założyć tutaj sobie sporą rezerwę. Kolejny element to odpowiednie dobieranie partnerów. W tej chwili na rynku jest dużo inkubatorów, które tak naprawdę biorą upfront, czyli z góry, znaczące środki, mówiąc, że tak naprawdę zapewnią pewnego rodzaju finansowanie, pomogą. Problem jest tego typu, że są momenty na rynku, gdzie to jest bardzo trudne i tak naprawdę projekt może w ten sposób stracić sporo pieniędzy, nie uzyskując efektów, o których marzy. Dlatego należy bardzo dokładnie weryfikować tych partnerów. Podobnie należy bardzo dokładnie weryfikować osoby, które podają się za adwajzorów. Tak? Trzeba zobaczyć ich historię, trzeba zobaczyć ich opinię. Kolejny element to w szczególności elastyczność. Bear market potrafi nadejść w różnych momentach i potrafi trwać krócej, dłużej. Trzeba być elastycznym pod względem struktury organizacyjnej, zatrudnienia. Trzeba dostosować się do tych rynków, dlatego że nigdy nie wiemy, ile to potrwa. No i tak naprawdę kolejny element, który tutaj warto robić, to analiza i śledzenie trendów. Dlatego że nawet w bear markecie te trendy pewne występują i jesteśmy w stanie czasem zdobyć dużo lepsze finansowanie, podpinając się pod jakiś powoli powstający trend, bo jednak również fundusze Venture Capital też kierują się trendami, więc jeżeli widzimy, że coś powstaje, może coś związanego z daną siecią, może warto rozważyć przeniesienie projektu na inną sieć, taką, która właśnie powstała lub zbiera same pozytywne opinie. No i oczywiście fundraising bez pośpiechu. Tak naprawdę często dużo lepiej jest zebrać jedną rundę, odczekać trochę czasu, budować projekt. To nam pozwoli podejść do lepszych funduszy, uzyskać tak naprawdę lepsze wsparcie i wraz z każdym etapem iść dalej. To tyle. Widzę, że czas mój dobiegł końca. Ja wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę.